Dobra, Rolling Stones zaliczone, więc czas na Hog Wild. Na dziką świnię czas. Na dzikiego dzika, kurde. Mam obawy, że w tym poziomie będę failował, ale nie chcę tutaj krakać. Dobra, S się skacze na klawiaturze. Zapamiętaj, że S się skacze. I dobra. Skrzynka jedna i druga. Oczywiście, że tak. Trzecia skrzyneczka. Chwilowo powiem wam szczerze, że mi się bardzo fajnie w tę betę gra. Znaczy, czuć te zmiany jakie są, ale na razie czuję się jakbym grał w oryginalnego Crash'a 1. O, oczywiście oni w ogóle mają skurczone jaja i muszą ten mieć taką dziwną pozę. To jest zrozumiałe, ponieważ Papu Papu ciągle im każe ten. Ciągle im każe służyć, więc nie dziwię się, że oni mają praktycznie skurczone jaja, o ile je jeszcze mają, o ile Papu Papu ich nie wyrwał czasem. Okej, okay, dobra, dobra. Chwilowo jest dobrze. Mamy chyba wszystkie skrzynki. Teraz mamy wszystkie skrzynki. I... LOL! Crash nawet tam nie wskoczył. On sobie przed exitem stanął i tyle w sumie. 17% i 3 dżemy. Dla mnie to jest mimo co słabe, że nie ma animacji, kurde. Znaczy wiadomo, oni pewnie o tym jeszcze nie myśleli, robiąc betę, no ale no sam fakt, że jednak ta gra trochę pusta jest bez tego. Tak ja to przynajmniej odbieram. Dobra, Native Fortress. Czyli czwarty poziom i zarazem ostatni, jeżeli chodzi o typ trzeciego poziomu, czyli The Great Gate. I do góry! Do góry! Jump, jump! Myk! I myk! Zobaczymy, czy może coś się tutaj faktycznie pojawi z bety Crash'a. Bo nie pamiętam, czy jak robiłem oryginalny Let's Play, czy ja coś wspominałem o tym, że coś z bety się, nie wiem, nie pojawiło w finalnej wersji. Być może. Nie pamiętam już teraz mojego V2 Let's Play'a. Ale zauważyłem kolejną zależną, znaczy dziwną rzecz. Otóż gdy są obok siebie wrogowie, tutaj w ogóle nie ma skrzynki z checkpointem, hamuwa nie z tej ziemi. Jak nie ma w ogóle, znaczy jak są wrogowie obok siebie, to gdy zaatakujecie spin attackiem, to wylatuje owoc umpa, jak na przykład tutaj. I co jest zabawne. Jak widzieliście, niedawno miałem 99 tych, Wumpa Fruit. I co jest zabawne, gdy zaatakowałem spin attackiem, nie dostałem w ogóle tego ekstra Wumpa Fruita, tylko licznik zamroził się na 99. Czyli wygląda na to, że muszę ręcznie zdobywać. Wow! No to było nieprzemyślane, tu muszę przyznać, że tu pokazałem się głupotą. Dopiero tutaj jest checkpoint, okej. Chyba, że tam nie było checkpointa, tylko skrzynka była. Chyba była skrzynka z życiem. Już nie pamiętam, powiem szczerze, bo ostatni raz, kiedy grałem w ogóle w Crash'a 1, czy to Insane, czy zwykłego, to... w sumie, jak testowałem Avermedia, no ale trochę czasu minęło od tego momentu i od tego zajścia. I mam wrażenie, że małpy, w sensie te małpy, co tutaj się tak turlają w lewo i w prawo, to one mają jakiś taki szybszy ten. Szybciej reagują na to wszystko, tak mi się wydaje. Ta bonusowa runda jest w ogóle bez żadnych zmian. Życie oczywiście tutaj jako druga skrzynka. 22%. Nice! Jestem ciekaw, ile będziemy mieli procent, kiedy już będziemy na drugiej wyspie, bo w sumie druga wyspa już jest tuż, tuż. Bo na dobrą sprawę teraz musimy iść do góry i potem się znowu na samą górę wspinać i... mamy już drugą wyspę, gdzie bossem będzie Ripperu. No w sumie tam jest dwóch bossów, bo początek wyspy ma bossa i końcówka wyspy. Chyba, że zamiast Ripperu coś innego się pojawi. I się okaże, że Ripperu nie był planowany i tak na ostatnią chwilę go dodali, ale byłaby beka. Maskę sobie ominę, bo mam problemy, przynajmniej w takich betach i prototypach mam problem, żeby
wycelować z powrotem na tą samą skrzynkę, która jest obok tej maski i spadam na sam dół, a jednak chcę trochę czasu zaoszczędzić. I tak oto Crash spłonął. Jego kolejne gry po prostu były coraz to gorsze i Crash po prostu spłonął. Niczym Sonic the Hedgehog. Nie to, żebym Sonicowi zarzucał jakieś gorsze gry czy coś. Bo Sonic Forces jest moim ulubioną grą. I mówię to autentycznie serio, bez kappy, naprawdę. Sonic Forces jest moją ulubioną grą. I myk, checkpoint. Raz, dwa, spin attack. To powinno się ten, jak... To powinno być jak w takich typowych grach, gdzie na przykład musicie tańczyć i nie wiem, sobie powtarzać na przykład takie. Raz, lewe biodra, prawe biodro, raz, lewa ręka, prawa ręka i tak dalej, nie? Dobra, lecimy dalej. Ale coś czuję, że kurde, mimo że nie robię 100%, to mi się nie uda 99% żyć zdobyć, bo to jest beta w końcu, to tam jest wszystko możliwe, że tak powiem. Jak chociażby tutaj ten podwójny rząd owoców Umpa, co jest ciekawe dosyć. Zważywszy na to, że w oryginale tego nie było. I tutaj nie ma życia. Chlip, dokładnie, Crash teraz już płacze. Przez was, że żeście życia nie dali. Skambagi jedne. Wiem, że wy chcecie dla siebie to wszystko zachować, no ale... Bez przesady. Wow! Co ta teraz gra odwaliła najlepszego? Wiecie co, w razie co sobie dupnę save state'a, bo gdy gra mi się skraszuje, to może sobie zrobię load state'a. Hehe. Ale ta mapa dziwną rzecz odwaliła, jakby chciała, jakby próbowała zrobić 360. Ale coś nie pykło. I Up the Crack to jest poziom, który możemy już 100%ować. Jestem ciekaw, czy przed checkpointem, jak się zginę, to czy mam prawo zdobyć gema, szczerze. Bo wiem, że to wprowadzili w finalnej wersji, że przed checkpointem możesz się ginąć ile wlezie. Dopiero po checkpointie już nie możesz ginąć i musisz potem restartować, ale czy w tej wersji gry zrobili coś takiego? Chciałbym to spróbować, ale szczerze trochę mi się nie chce, bo mi się potem nie chce tego edytować. Wolę przechodzić normalnie poziom niż celowo tutaj swoje jakieś naukowe teorie sprawdzać. O kurde, no to zginę! Hej, będę mógł sprawdzić moją naukową teorię. Ale mówię, zrobię z tego pewnie sesję nagraniową, żeby po prostu, wiecie, mieć odcinki w zapasie, żeby nie było akcji, że przykładowo nie mam odcinka, co ja teraz zrobię? No właśnie, co ja teraz zrobię? To jest doskonałe pytanie. Co ja teraz, kurde, zrobię? Co ja pocznę? Okej, okay, to było sprytne i zarazem ryzykowne. Ryzyko to niestety nie jest moje drugie imię, ponieważ moje drugie imię to jest Patryk. O, to było ideolo. Gdybym tak wcześniej zrobił, to bym teraz nie zginął i nie straciłbym życia. Trzeba wyciągać lekcje z takich, że tak powiem, błędów. Ja już wyciągnąłem. Żeby nie raszować. Co z tego, że ja to wciąż robię? Rybka! Rybka, która w sobie se poleciała. I druga rybka. Zapomniałem, że ta skrzynka nie działa tak jak w oryginale. Ta, mówiłem, że nie będę robił 100%, a tak czy siak próbuję robić 100%. A tam chyba skrzynka była, co nie? Chcę to sprawdzać? Muszę. Jeszcze zginę. Dobra.
No co prawda nie zginąłem, ale szanse są małe teraz, że wrócę z powrotem. Dobra. Kłamałem. Idziemy dalej. Czyli tam nie było skrzynki, tylko po prostu życie. 31. To zła liczba nie jest. Jest fajna. Fajna! Jak różowa pantera. A mówiąc o różowej panterze, trzeba byłoby nagrać tą gierkę, bo w końcu Pixel ten mi podesął i no fajnie byłoby nagrać to. I tu już widzę małą zmianę. Tam, że są te stalowe skrzynki, tego nie było w oryginale. A czy runda bonusowa ulegnie zmianie? Sprawdźmy to. Ale słyszę, że są różnice soundtrackowe, że niektóre soundtracki mają tak zwaną wersję pre-console, czy jakoś tak. Ja sobie jakby co liczę tak w głowie trochę, nie? Bo nie chcę liczyć na głos, bo się jeszcze zdekoncentruję i spadnę. Na 26%. Yeah! Return to round. No mówię, dzisiaj sobie to od razu po nagraniu zmontuję i na jutro będą gotowe odcinki. Czyli na 16 lipca. Pik! Jest, mamy to. I koniec. Ale wrednie ty, ja przed checkpointem zginąłem przecież. Czyli zrobili to tak, że trzeba perfekcyjnie poziomy przechodzić. Aha! Warto wiedzieć. Okej. Walić to. Lecimy na Reaperu. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Swoją drogą muszę się napić. Bo mam tu picio. Picio mam. O nie. Muszę szybko reagować. Bo za Reaperu mnie pociśnie. Ne, walka się nic nie zmieniła. Tylko trzeba tutaj odpowiednio uderzyć TNT, bo zaraz tutaj Reaperu się nadzieje i będzie śmiesznie. Lol, co to był za śmiech dziwny? Nieważne, w każdym razie udało mi się go pokonać. Jestem ciekaw, czy Crashowi się udało uciec przed tym wybuchem. Pewnie oberwał, znając jego. No bo to Crash. The Lost City. Oczywiście, poziom, który... Póki co te wszystkie poziomy są dobrze położone. Póki co nie ma do czego się przyczepić. Jest wszystko dobrze. Zobaczmy w ogóle, jeżeli... O kurde, dobra. Zapamiętaj, Michał, jedno. W tej gierce nie ma czegoś takiego jak zginięcie przed checkpointem. Mam nadzieję, że zapamiętałeś. Jestem ciekaw rund bonusowych Embryo, czy one jakoś się szczególnie pozmieniały. Dlatego tutaj będę się starał zbierać wszyściutko. Dobra, uderzyłem tam chyba łbem o skrzynkę. Przynajmniej tak w finalnej wersji było i tak też jest i tutaj. Ale życie zabrali. Tu było obok tej główki życie. Gdzie to życie jest? Halo? Halko, gdzie to jest życie? No tutaj jest życie jakieś. Ale to życie było. Dobra, nie atakujmy jaszczura, bo jaszczur nam pomoże. Nie pomoże.
A i tu checkpointa nie było i w ogóle zdobyłem 40 życie i dalej to 40 życie mam. Mimo, że zginąłem. Tak swoją drogą, jakbyście się pytali, co ciekawego teraz też porabiam, poza tak jakby nagrywaniem tego odcinka i w ogóle tej serii, to wrzuciłem tego. Trzeci odcinek wrzuciłem na kanał, no zaplanowany, ale dzisiaj tego dnia zobaczycie trzeci odcinek z Nitrofielda. Oh man, Nitrofield. Na medium. Gdzie będę grał arbuzową tauną. Ej, nie zdobędę tej główki, kurde, no to ciężko jest w ogóle wymierzyć te skoki. Może w innym poziomie spróbujemy. Zależałoby mi tutaj, ale nie chce mi się piąty raz powtarzać trasy. To jest niestety przykre, no, ale no powiem szczerze, że jeżeli chcecie zobaczyć, to możecie spróbować sami zagrać sobie w tę gierkę i dać mi potem znać, czy coś się szczególnego pozmieniało. Chociaż wątpię w to, że rundy bonusowe Embryo się pozmieniały jakoś szczególnie, I guess. Dobra, i mamy tutaj, no właśnie, to coś. Dobra, lecimy do przodu, uciekamy przed tym, bo nie mam zamiaru z tym walczyć, bo jeszcze się okaże, że... No właśnie, jeszcze się to okaże. He, lecimy se da... Wow, 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 co? Co, kurde? I to jest moja ulubiona sekcja, po prostu ją kocham w całym Crashu jedynce. Tak dosłownie to nienawidzę tej sekcji. Mówię to autentycznie serio. Bo tutaj trzeba być tak skupionym na tym, jak te ścianki podążają. Zresztą one jakoś szybciej podążają niż w wersji finalnej, tak widzę. Albo mi się wydaje. Po co zbieram tą skrzynkę, skoro i tak już nie zrobię 100%. Już nawet nie pokażę rundy bonusowej Embryo. Dobra. Ten brak animacji, że Crash dostaje trzecią główkę Tauny, mnie bardzo przeraża. Muzyka się włączyła, super. Czyli oznacza to, że runda bonusowa się wczytała. Jestem ciekaw, jak w tą grę by się grał na oryginalnej konsoli. Może sobie wypalę, że tak powiem, dysk. Co prawda nie będę grał na oryginalnej konsoli, bo będę grał na PS2, no ale... Będę mógł się poczuć jak na oryginalnej konsoli, kurde. To było głupie. Niepotrzebnie to robiłem, muszę przyznać, niepotrzebnie to robiłem. Dlatego dobrze, że Ensane Trilogy wprowadziło coś takiego jak powtórzenie rundy bonusowej. Bo tutaj już sobie tej rundy nie powtórzę. Heh. Smutek.